Dodatkowo mieliśmy dyskusję na ostatniej komisji w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o takiej imprezie, która odbyła się w parafii miejscowej w moim okręgu. Impreza odbyła się wczoraj, polegała na wstrzykiwaniu ludziom tego preparatu, o którym wiemy, że nie jest ani bezpieczny, ani nie chroni przed niczym. Na pewno nie chroni przed wirusem, na pewno nie chroni dłużej niż 3 miesiące, wiemy to. Jesteśmy już o wiele lepiej poinformowani niż pół roku temu. Wiemy, co działo się w Izraelu. Najwyższy poziom zaszczepienia, 80% populacji zaszczepionej. Tydzień temu premier Izraela śmiał się ze swoich obywateli, że nie są bezpieczni, ponieważ mają tylko 2 dawki i muszą szybko gonić po 3. dawkę. Także wiem, że to wszystko polega na kłamstwie i próbie sprzedaży jak największej ilości preparatu. I u nas niestety w tę sprzedaż zaangażował się m.in. starosta powiatu tarnobrzeskiego. Niestety zaangażował się ksiądz proboszcz, którzy zorganizowali, tak jak mówię, wczoraj festiwal zabobonu, polegający na wszczykiwaniu tej substancji, jeszcze przekonywaniu ludzi, że zwolennikiem jest papież Franciszek. Być może papież Franciszek jest też zwolennikiem tego, bo jest zwolennikiem innych zabobonów, pacia mamy, innych figur, które są wnoszone do Watykanu, ale to jest nie temat na sesję. Podtrzymuję prośbę radnego Wolana, aby zwołać Komisję Oświaty i przedyskutować problem noszenia masek w szkołach. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Tomasz Wolan. Też jeszcze poruszę ten temat szczepień. Oczywiście część słuchaczy może tutaj się dziwić, dlaczego na poziomie samorządowym taki temat, który nas teoretycznie nie dotyczy, bo nic tu nie zmienimy naszym głosowaniem, no ale ktoś musi zacząć. Jeżeli poziom samorządu rozpocznie walkę z tym obłędem covidowym, to mam nadzieję, że to pójdzie wyżej i wreszcie ludzie zrozumieją to jedno wielkie kłamstwo. Dlatego też o tym tutaj mówimy i broń Boże właśnie, żeby nie doszło do takich sytuacji jak na lokalnej parafii, o której wspomniał pan radny Paweł Brzęda, żeby czasami w szkole nie przyszło komuś do głowy postawić takich punktów, bo czemu to ma służyć, bo w normalnych czasach to jak się człowiek szczepi na obowiązkowe szczepienia, no to wszystko odbywa się w warunkach sterylnych, w szpitalu czy w gabinecie pielęgniarskim pod okiem lekarzy. A w tym momencie to przecież te szczepionki w McDonaldzie niedługo będą dawane. Po prostu ktoś wystawi rękę i ludzie to kupują, więc nie dajmy możliwości, żeby w szkołach coś takiego powstało. Z drugiej strony te osoby, które poddają się szczepieniu, oczywiście jest to dobrowolne i każdy ma prawo się zaszczepić. Ja tego nie neguję, no ale też ktoś chyba zapomniał, że jak było pierwsze auto ze szczepionkami przywożone i musiało to być jakaś temperatura, jedna tylko chłodnia w Polsce była dla tych szczepionek, nie mogły te szczepionki być w innych szpitalach, ponieważ no nie było odpowiednich warunków do przechowywania ich. No ale nagle wszystko się zmieniło. Nagle szczepionki się nie zmieniły, ale już można je przechowywać nawet w temperaturach chyba dodatnich, bo jak jest lato, gorąco, to też na tych wszystkich zabawach szczepionkowych to wątpię, że to było w temperaturze minus 40 czy ile przechowywane. Więc no jeszcze też apeluję do ludzi o tą logikę, o czytanie, o dochodzenie samemu prawdy, bo wbrew pozorom jest to bardzo ważne. Dziękuję. Pan radny Paweł Grzęda. Dodam do tego tylko, że rząd zapewniał i ci fachowcy z Rady Medycznej zapewniali, że już jest ostatnia prosta. Ostatnia prosta to druga dawka tej tak zwanej szczepionki. Tymczasem już wiemy, że będzie trzecia dawka, a zakupionych jest 6 dawek na każdego mieszkańca Polski. Czyli biorąc pod uwagę tych, którzy preparatu raczej nie przyjmą, to jest 12 dawek na osobę. Szkoda, że nie ma pana burmistrza, bo chciałem mu zadać pytanie jako najwyższemu przedstawicielowi partii Prawo i Sprawiedliwość tutaj w Nowej Dębie. Co wie o tych dawkach i o tej ostatniej prostej, ale pewnie wie więcej niż my, bo bierze udział w naradach zarządu partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu. Zadam to pytanie na następnej sesji. Przechodzimy do punktu 6. Interpelacje, zapytania radnych. Proszę bardzo. Do burmistrza miasta i gminy wpłynęły zapytania złożone przez radnego Pawła Grzędę 12 sierpnia. Ja odczytam. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Wolan. Przysłuchałem się tym odpowiedziom i tam było, że nie było żadnych zachęt. No, czym jest udostępnianie na Facebooku, stronie internetowej informacji o szczepieniach, o tym COVID-zie? Non-stop, przecież ta strona urzędu czy Facebook, przecież każda akcja szczepienia czy dowóz ludzi na te szczepienia, czym to jest jak nie zachęcaniem i promocją? Dla mnie to jest jednoznaczne z tym, że to jest promocja, więc ta odpowiedź jest, no, delikatnie mówiąc, kłamliwa. Dowożenie chorych na szczepienia, no to jakoś nie pamiętam, żeby w historii gminy na inne szczepionki, czy to na tężec, czy na inne choroby, żeby tutaj nagle kierowca gminy jechał i kogoś zawoził do szpitala, no a nagle szczepionka na COVID i kierowca gminy nawet zaangażowany i strażacy zaangażowani w dowóz. No przecież to jest obłęd. Jak sobie jeszcze przypomnę, że na zlecenie urzędu chodził tutaj po ulicach, po chodnikach osobnik ubrany jak kosmonauta, chodził z jakimś tam spryskiwaczem i ławki pryskał i chodniki pryskał spirytusem.
detritusem przed deszczem. No to przecież to jest obłęd. Ludzie, zejdźmy na ziemię. Tak, dlatego odpowiedzi na te pytania nie odpowiadają prawdzie, jak to się ładnie mówi, dlatego że jest napisane, że urząd ani gmina nie nakłaniały mieszkańców do poddania się temu eksperymentowi, a ewidentnie nakłaniały, bo zachęta jest nakłonieniem na pewno. Jeżeli ta zachęta jest podparta autorytetem gminy, burmistrza, starosty, papieża, proboszcza, to jest nakłanianie. Dla wielu ludzi autorytet papieża użyty w reklamie preparatu oznacza konieczność wzięcia tego preparatu. Dla tych ludzi wątpliwości się kończą wtedy, kiedy się włączy autorytet władz, rządu, papieża, biskupa. Natomiast już badania naukowe, zarówno medyczne, epidemiczne, jak i statystyczne pokazują, że szczepionka jest oszustwem po prostu, jest szkodliwa, zabójcza prawdopodobnie. Działania jej są nieznane, nie zna jej urząd, nie zna jej burmistrz, nie znają jej proboszczowie. Ja też jej nie znam. Nie wolno nakłaniać ludzi do podejmowania tak ryzykownych zachowań. Jeszcze dodam do tego, że w piątek wysłałem na stronę urzędu celem publikacji informacje lekarzy niezależnych Ordo Medicus. Ja wczoraj wrzuciłem na Facebooka, dzisiaj się pojawiło na stronie urzędu, oczywiście z przypisem, że na moją prośbę, bo pan burmistrz boi się chyba tego, że coś takiego pojawiło się na stronie, a przecież Polan sobie nie wymyślił tego, tylko tam są profesorzy, doktorzy habilitowani, doktorzy nauk medycznych, lekarze, to oni dali ten tekst o tych szczepieniach, to nie ja. Jakoś urząd ma ogromne problemy z tym, żeby się przemóc, bo tu na komisji burmistrz nam powiedział, że jak będziemy walczyć z takimi rzeczami, no to tutaj nagle mogą się skończyć pieniążki, dotacje od pani wojewody czy z innych źródeł. A tu nie chodzi przecież o to, to trzeba mówić prawdę. Trzeba ludziom dawać dwie strony, a nie tylko jak pan starosta sobie umyśli punkt szczepień przy parafii, to takie informacje są od razu dawane na stronę urzędu. Ale doktorów habilitowanych już jednak są opory, ale jakby to Orban powiedział, to pewnie od razu by pojawiała się taka informacja. Dodam tylko, że dr Hałat wyraził się, że szczepienie dzieci to jest zbrodnia, a jest to człowiek, który wie, co mówi. Był wiceministrem zdrowia, był głównym inspektorem sanitarnym. W tej chwili nie jest dopuszczany do mediów głównego nurtu. Na pewno go nie zobaczycie państwo ani w Polsacie, ani w TVN-ie, ani nawet Echu Dnia. Proszę sobie sprawdzić, to wszystko jest napisane na stronach niezależnych lekarzy i naukowców. Myślę, że przeniesiemy tę dyskusję na Komisję Oświaty w najbliższych dniach w obecności dyrektorów szkół i wszystkich chętnych oczywiście. Dziękuję. Dziękuję państwu za udział. Zamykam 41. sesję Rady Miejskiej.